Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Jest to filmik bonusowy w tym tygodniu, ponieważ są to wyniki mojego konkursu rozdania z okazji 10 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jesteś ciekawa, czy zostaniesz nagrodzona jedną z trzech nagród, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Oczywiście na samym początku chciałabym Wam wszystkim podziękować serdecznie za to, że zechciałyście wziąć udział w moim rozdaniu i konkursie, ponieważ było to rozdanie komentarzowe oraz konkurs, w którym trzeba było zrobić zdjęcie. I ogólnie komentarzy, przemiłych komentarzy było mega, mega dużo, więc dziękuję Wam wszystkim za te przemiłe słowa, które zawarliście w komentarzach, za wszystkie gratulacje i tak dalej. Wasze odpowiedzi trochę mi zasugerowały, które serie moich filmów najbardziej przypadły Wam do gustu, więc to też te pytanie miało również na celu takie uświadomienie mnie w tym, które filmy najchętniej oglądacie na moim kanale. Ale to tyle tytułem wstępu. Na pewno jesteście ciekawe, która z Was wygrała poszczególne nagrody i rozpoczniemy może od rozdania, w którym do wygrania było pudełko Happy Box z Farmony i to pudełko powędruje do dziewczyny, która, jak zobaczycie za chwileczkę na klipie, ponieważ nakręciłam taki dodatkowy klip z losowaniem, żebyście widzieli, że to wszystko przebiegło w takich kontrolowanych warunkach, że nie ma tutaj ściemy, że wybrałam sobie komentarz i tak dalej. Los zadecydował, że te oto pudełeczko powędruje do... A teraz czas na wylosowanie osoby, która dostanie pudełeczko z Farmony. Tu są wszystkie niki, których komentarze odpowiadały na konkursowe pytanie. I losujemy. Gratuluję. Tutaj dla udowodnienia jest komentarz Iwonki, która dodała komentarz i która zwyciężyła. Także Iwonko, gratuluję Ci. Mam nadzieję, że kosmetyki zawarte w pudełeczku z Farmony Ci się przydadzą. I jeszcze raz gratuluję Ci, Iwonko. Mam nadzieję, że zawartość tego pudełka przypadnie Ci do gustu. Teraz przejdźmy do wyników losowania, jeśli chodzi o zagranicę. I ta oto paletka z Vibo powędruje do... I teraz zapraszam Was oczywiście na klip z losowania. Zatem rozpoczynamy losowanie. Na pierwszy ogień idą dziewczyny, które zostawiły komentarz i będą walczyć o paletkę z Vibo. Gratuluję. Tutaj mamy komentarz Aleksy, która napisała go z UK, jak widać. Odpowiedziała również prawidłowo na komentarz, więc gratuluję Ci, paletka z Vibo. Leci do Ciebie. Gratuluję Ci, kochana, szczęścia w losowaniu. I ta paletka leci do Ciebie. Mam nadzieję, że będziesz z niej zadowolona. Oczywiście proszę Was, dziewczyny, o to, żebyście przesłały mi swoje dane kontaktowe, abym mogła tutaj nadać do Was te oto nagrody. I ogólnie rzecz biorąc, możecie się spodziewać też wiadomości prywatnej z informacją o tym, że zostałyście wylosowane, więc tutaj zarówno w tym filmie, jak i na mailu, jak i na moim fanpage'u jest informacja o tym, kto został wylosowany, więc tutaj wszystko jest jasne i ogólnie dostępny w kilku miejscach. A teraz rozwiązanie konkursu na zdjęcie. Tak naprawdę był to ciężki orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wybór i ogólnie rzecz biorąc padło na jedną z Was, która zrobiła zdjęcie, przedstawiało to zdjęcie
taką krótką historię związaną z jednym z moich filmów. Ten film, do którego się odnosi zdjęcie, był bardzo, bardzo dawno opublikowany na moim kanale. Jeszcze w 2010 roku, na moich początkach, kiedy to nagrywałam filmy. I nie wiem, czy jesteś ze mną od tego czasu, czy po prostu przejrzałaś wszystkie filmy i trafiłaś na ten i tak jakoś się z tym filmem utożsamiłaś. Więc tutaj chciałabym pogratulować i podziękować za wzięcie udziału w konkursie dziewczynie o niku Panna Anna. Dziękuję Ci serdecznie za tą historię, którą opowiedziałeś poprzez to zdjęcie, za to, że poprzez ten mój film, który był zatytułowany Moje doskonałe niedoskonałości, zaakceptowałaś swoje, powiedzmy, takie mankamenty, które w sumie ja też posiadam, więc tutaj naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że akurat do Ciebie leci cała siata kosmetyków z Avon. Mam nadzieję, że się u Ciebie sprawdzą i że za jakiś czas dasz mi znać, który z tych kosmetyków przypadł Ci najbardziej do gustu. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o wyniki tego konkursu. Niestety nie mogę Was wszystkich nagrodzić, ale i tak 3 osoby zostały przeze mnie tutaj nagrodzone, obdarowane, może w ten sposób to określę. I naprawdę myślę, że za jakiś czas możecie się spodziewać kolejnych rozdań, ponieważ to jest taka forma podziękowania Wam za aktywność, za to, że spędzacie jednak swój wolny czas oglądając moje filmy, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe i takie wyszczególniające, że tak powiem. Więc jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za te 10 tysięcy subskrypcji, za te miliony wyświetleń, za każdy komentarz, każdą łapkę w górę. I po prostu dzięki Wam ten kanał w ogóle ma miejsce bytu. Dzięki wielkie za uwagę, za odbiór i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.